Ulewy i burze, jakie nawiedziły w ubiegłym tygodniu Małopolskę, przyniosły kolejne straty. Nieprzejezdne drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Mieszkańcy bronią się przed podtopieniami. Najgorzej było w Bobowej, gdzie zaczęła wylewać rzeka Biała. Woda podchodziła pod domy. Stało się to po godzinie 0:15 do godziny gdzieś za 10 po 5. Dosyć duża część miejscowości Bobowa, tutaj zwłaszcza na dole na stacji, została zalana wodą. Najwięcej zostały poszkodowane chyba uprawy rolne. Podeszła woda pod budynki również gospodarcze, jak i mieszkalne. Gmina, przywozimy to w piasek i rozdajemy worki. Mieszkańcy mieli jeszcze z ubiegłego roku zapas worków i piasku. Moment, przyszła woda, pod dom podeszła i do domu nie weszła. Nie obawia się pani kolejnej? Obawiam się strasznie, bo my już 2 tygodnie temu mamy wyniesione wszystko z dołu. W Bobowej burmistrz Wacław Ligenza ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego. Powtórzyła się sytuacja z ubiegłego roku, przy czym troszeczkę w mniejszym wymiarze, ale jednak straty na pewno będą zarówno w infrastrukturze drogowej, mostowej, jak i ucierpiały też na pewno pola uprawne, były podtopienia również w budynkach indywidualnych, zalane były drogi nieprzejezdne. No w każdym bądź razie staraliśmy się tutaj zareagować, właściwie zostały uruchomione wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Jesteśmy już od kilku lat przyzwyczajeni do tego, bo to nie pierwsza nasza powódź. Myśleliśmy, że w tym roku niebiosa będą bardziej łaskawe, ale okazuje się, że czerwiec jakoś przeszedł spokojnie, bo do tej pory maj, czerwiec mieliśmy największe problemy. Natomiast teraz lipiec nas doświadcza. No, jesteśmy drugą dobę na nogach, wszystkie jednostki na terenie gminy mają pełne ręce pracy. Małe potoki zamieniły się w rwące rzeki. Niepokojący był także wysoki stan wody w ciekach i przydrożnych rowach. Kontynuacja wydarzeń z dnia wczorajszego. Ponownie został ogłoszony alarm przeciwpowodziowy. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Bobowa uczestniczyły w akcji ratunkowej. Tym razem bardziej we znaki dały się właśnie te mniejsze potoki, które przerodziły się w rwącą rzekę i tak na przykład stało się w Wilczyskach, gdzie nawet zalana była droga wojewódzka nr 981. Zagrożonych zostało kilka budynków. Tu skuteczność w działaniu strażaków i mieszkańców, bo chcę powiedzieć, że też mieszkańcy się włączyli w tą akcję, uratowały zalanie prywatnych budynków, posesji. Stodole i cement i wapno i wszystkie tam narzędzia są i motory, i samochód. Dobrze, że mąż wyprowadził, bo by też był zalany. W Wilczyskach zalana była droga wojewódzka. Ta woda stąd, wszystko poszło tam, zalane cały garaż, wszystko było zalane, no w ogóle no coś niesamowitego. Cały tu ten ogród, w domu my mieli tak potąd, w suterenach wody. Tutaj we Wilczyskach mamy ciągle kłopot z tym rowem, który biegnie wzdłuż drogi 981. Są tutaj zbyt małe przepusty. No, raz do roku zdarza się, często i 2 razy do roku, że woda jest tak wezbrana, że zalewa tutaj mieszkańców wzdłuż tej drogi. Czekamy na to, żeby podjąć jakieś interwencje w tej sprawie, bo władze gminy robią co mogą, ale tutaj trzeba strukturalnie te sprawy porozwiązywać. Jest co robić na naszych rzekach, na Białej, na Polniance, na Stróżniance i taki problem jest w całym kraju. Więc tutaj jest wielki apel do rządzących, żeby w końcu spróbować te sprawy rozwiązywać systemowo, a nie zostawiać ludzi na pastwę losu. Biała wylała również na drogę wojewódzką w Sędziszowej. Dramat przeżywali mieszkańcy doświadczeni ubiegłoroczną powodzią. Cały czas właśnie zapowiadają brzydką pogodę, deszcze, nawałnice, więc mamy się czego bać. Od 10 lat zalewa non-stop, bez przerwy. W tamtym roku 3 razy, w tym roku już mamy początek, nie wiadomo co jeszcze będzie do końca. Nikt nie stara się, żeby tą rzekę Białą uregulować. Nie ma na to pieniędzy, funduszy. Nie wiem, co się dzieje. Wszyscy, nasza władza piękna, która jest na wyższych szczeblach, oni teraz sobie rzekomo bigboardy będą zmieniać, bo nieładnie wyglądają. A na rzekę tutaj nie ma pieniędzy, żeby to uregulować. Nie ma kto zrobić wałów, nie wolno na rzece nic zrobić. Woda tylko trochę większe opady już się podnosi, wylewa i zalewa to wszystkie te gospodarstwa tutaj, jak są wzdłuż, tak w tej drogi i z tej drogi i ten rów odwadniający, który tu jest. Wszystko to przychodzi na nasze tutaj tereny, podwórka i grunty uprawne i wszystko. No, zalało ziemniaki, siana, kurnitene, trawy. A nie obawia się pan, że będzie powtórka? Właśnie tego się obawiam.
najbardziej. Kiedy tylko jest jakaś ulewa, to my wynosimy, my się wyprowadzamy wciąż. Oby nie wystąpiły kolejne intensywne opady, to mam nadzieję, że sytuacja powinna się poprawić. Ale jesteśmy w pełnej gotowości dalej i zarówno strażacy, jak i tutaj cała grupa osób zaangażowana w akcję ratowniczą jest gotowa udzielać pomocy mieszkańcom. Zalane domy, uprawy, podwórka, nasiąknięta jak gąbka ziemia, nie przyjmuje już ani kropli. Intensywne burze spowodowały również lokalne podtopienia w gminie Ropa. No niestety anomalie pogodowe mają to do siebie, że one są czasem powtarzalne. I już po raz czwarty dotknęły nas ofite opady, które ponownie wyrządzają dalsze szkody w infrastrukturze gminnej, w szczególności w infrastrukturze drogowej. Liczone są straty. Wstępnie te straty, które już mamy wycenione, oszacowane gdzieś na 2 miliony złotych, to jest, można powiedzieć, 100% dochodów własnych budżetu gminy. Będziemy dokładnie wiedzieć po dokonaniu całkowitego zbilansowania strat. Mamy nadzieję, że to nastąpi w najbliższym czasie, ponieważ będziemy chcieli bardzo szybko prosić wojewodę o weryfikację tych szkód i czynić starania o pozyskanie środków finansowych na odbudowę tychże strat. To co mówię, no najbardziej ucierpiały nasze drogi gminne, między innymi droga w przysiłku Pociecha. Podobnie potok tu w centrum wylał nam na stadion sportowy, gdzie no, woda przeszła przez cały obiekt. Na szczęście nie dostała się nam do budynku Gminnego Ośrodka Kultury, hali sportowej. Udało się tak tą wodę przeprowadzić, że ona odpłynęła. No niestety teren nasz ma to do siebie, że ta woda szybko przychodzi i szybko odchodzi, zostawiając nam spustoszenia. Oczywiście uległy zniszczeniu też w części drogi powiatowe, nasze osuwiska pogłębiły się, dwa, które mamy, z tym, że jedno już planujemy, że w najbliższym czasie będziemy się starali o środki finansowe, dlatego że mamy już pełną dokumentację na to osuwisko, będziemy chcieli prosić Ministra Spraw Wewnętrznych, wojewodę o wsparcie w tym zakresie.